Jestem twoim dłużnikiem. Nie musisz się mnie obawiać. Nie spodziewałem się tego po tobie. Być może zasługujesz na awans. Co myślisz o własnym szwadronie? Śmieszna wojenka małych ludzi. Dyplomacja to subtelna sztuka. Nie wystawiaj mojej cierpliwości na próbę. Imperium ponad wszystko. I pomyśleć, że nazywali mnie kaleką. Brak ci dyscypliny. Śmierć jest celem wojny. Co za męka. Podbity naród to lojalny naród. Otacza mnie inkompetencja. Siła jest najlepszym nauczycielem. Trzeba przypomnieć im, gdzie jest ich miejsce. Lepiej byłoby ci umrzeć, niż zostać dopadniętym przez moje kruki. Prawo do rządzenia trzymane w mojej dłoni to najmniejsza z moich zbrodni. Skoro tak bardzo chcesz zginąć, poddaj się. Po trupach do celu. Słabe ciało, słaby umysł. Ośmielasz się stanąć przeciwko Noxusowi? Współczucie wstrzymuje rękę litościwym, nie mnie. Nie będę tolerować ingerencji. Spróbuj godnie umrzeć. Przyjmij moją ofiarę. Nic innego, chyba już. Ja! Ha! Ja! Ha! Możesz sobie siedzieć na tronie. Nie oznacza to, że jesteś władcą. Po prostu masz tyłek. O rezultacie bitwy zadecydowało to, że oni mieli armię, a ja demona. Widziałem już to miejsce. Wizja. Bitwa. Jeśli już nazywają mnie czarnym charakterem, to jak mnie nazwą, kiedy mi się powiedzie? Dokładnie tak, jak opisali to szpiedzy. Szkoda, że kazałem ich zabić. W każdej chwili spodziewam się zabójcy. LeBlanc tak wyraża swoją troskę o mnie. Moi towarzysze są głodni. Muszę wiedzieć, kto na kogo leci. Która z was to Beatrice? Kra, 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 kra! Tak, zrobiłem to. Lepiej ci? Ja się nie uśmiecham, ja grożę, że się uśmiechnę. W dalszym ciągu jest to groźba. Posiadam ptaki mądrzejsze od ciebie. Śmierć też musi umrzeć. Zwycięstwo czeka. Kolejny pionek zbity z planszy. Można się poddać i tak. Kolejne rozczarowanie. Kruk był zwiastunem. Ich czas nadszedł. To nie jest moja ostateczna postać. Trochę na wyrost nazywają nas rywalami. Jak zwykle przewidywalni. O jednego wewnętrznego wroga mniej. Nie było już z ciebie pożytku. Opowiedz mi jeszcze raz o wszystkich przestępstwach, które popełniłem, a ja powiem ci, jaka jest cena zwycięstwa. Jesteśmy na wojnie. Nie zapomnij o tym. Moje słowa zabiły więcej ludzi niż moja ręka. Nie, żebym nie próbował. Przeznaczenie maszeruje, tak jak każdy człowiek. Im bardziej starają się mnie zabić, tym bardziej pokazują mi, że to ja jestem na dobrej drodze. Aby narysować mapę od nowa, krew żołnierzy musi stać się atramentem. Zawsze jest inny wybór. Prawda nie jest od tego odstępstwem. Cienie naszego imperium rzucają skrzydła kruka. Nowy punkt widzenia to jedyny punkt podparcia, jakiego mi potrzeba. Chyba powinienem być wdzięczny, że mają na tyle przyzwoitości, by się mnie lękać. Noksjanin zna swoje miejsce i wie, co musi robić. Stare rany bolą. To pamiątki. Każda decyzja ma swoje konsekwencje. Dobrze to wiem. Spodziewają się, że będę grał uczciwie. Nie gramy nawet w tę samą grę. Tak bardzo cieszy mnie tłumaczenie rzeczy idiotom. Mógłbym zabić ich wszystkich, lecz dużo bardziej okrutne będzie pokazanie im, że to ja mam rację. Nigdy nie zawieraj z demonem paktu, którego zamierzasz dotrzymać. Każdy potrafi wyczytać przyszłość z pomiędzy wierszy bitwy, zakładając, że potrafi czytać. Jeszcze nie zdali sobie sprawy, że mam nad nimi przewagę. Urodziłem się patrycjuszem. Stałem się żołnierzem. Czy wiedząc, co nadejdzie, mimo wszystko walczyliby o przetrwanie? Spoglądam przez ciemność, której inni się lękają. Kiedy życie mignie im przed oczami, migną również ich sekrety. To zagadka okraszona tajemnicą, ukryta wewnątrz wszystkich nas. To nie wizje mnie nawiedzają, ale to, czego nie mogę dostrzec. Takie ryzyko to żadne ryzyko. Czy nie wystarczy, że Noxus będzie silniejszy? Nie mogę dowodzić, jeśli pozwolę głupcom kręcić się przede mną. Są ślepi na zimną logikę rządzącą tym światem. Kruki i wrony rozdziubują kości po bitwie. Kolejny demon do mojej kolekcji. Błoto na naszych butach ukryje plamy krwi. Cel uświęca środki. Słyszałam, jak mnie nazywają, jakże marnotrawią swój ostatni dech. Z cienia szepcze głos, lecz niewielu może go usłyszeć. Zmusić ich do odwrotu! Przewaga jest po naszej stronie! Z kim walczymy? Widzę tylko ich plecy. Każdy człowiek, który mówi, że wygrywa, tak naprawdę nie wygrywa. Pozostawcie ocalałych ich oficerom. Uciekają z Noxusu drogami, które zbudowaliśmy. Jeszcze jedno natarcie i po nich. Ich przewaga rośnie z każdą chwilą, gdy przestajemy ich zabijać. Zważywszy na wszystkie monety, które im ciążą, to poruszają się bardzo szybko. Mamy nóż na gardle, lecz ich ręce się trzęsą. Myślą, że już wygrali. Udowodnijcie im, że się mylą. Nie jesteście dziećmi Noxusu? Nie walczcie, aby podbijać. Walczcie, aby przetrwać. Bitwa nie została jeszcze rozstrzygnięta. Cierpliwość jest cnotą, ale ma swoje granice. Przewaga jest nasza. Wykorzystajmy ją. Pat, jak osobliwie. Nieprzegrywanie nie jest wygrywaniem. Rozejm tylko z nazwy. Nie boimy się tego, czego nie rozumiemy. Boimy się być zrozumiani. Niektórzy widzą kształty w ciemności. Ten kształt to ja. Im więcej widzę, tym bardziej uświadamiam sobie, jak wiele pozostaje ukryte. Potajemnie szeptane sekrety znajdują drogę do moich uszu. Często zabijam w wizjach, więc nie podchodź do mnie, kiedy zamykam oczy. Chodziłem już ścieżkami śmierci, w bastionie nieśmiertelności. Myślą, że wygrali? Żałosne. Nic, czemu nie dałbym rady. Czy się odrodziłem? Prawda rzadko jest taka prosta. To nadal obserwuję. To jest w ciszy po bitwie. To jest we mnie. Twierdziła, że znalazła go na grobie królowej lodu. Uwierzyli jej. O co tu chodzi? Rodzeństwo? Walczą z mgłą ponad morzami, nigdy nie spoglądając w dół. No, czy wnuczka twojego brata wie, co C ostatnio wyprawiała? Zapłata za jej cierpienie w Szurimie. Czarna róża. Nie ma tu miejsca dla córek, tylko żołnierze. Istoty ciemności, które dają moc swojemu nosicielowi? Cóż za oryginalność. O Dymacji nie można powiedzieć nic ciekawego, co samo w sobie jest ciekawe. Ukształtowane przez ludzkość. Odbicie. Krótkie wejrzenie w przyszłość. Skarbiec bez relikwii, lecz pełen ciał. Odrzuciła tylu amantów, że też się nie zorientowali. Oni się kłócą, a wiatry wyją i cele niszczeją. Jego tajemnice zginęły wraz z jego twórcą. Jest nieświadom magii, której używa w walce, jak dymacjańską. Magia wypływa z ich ziemi, jak krew wypływa z ran. Tylko z jego krwi mam jakiś pożytek. Twarze ginące w płomieniach, to wszystko była jej wina. Pierwsza przysięga, ta, którą złożyła jemu. A więc usłyszał plotki. Dziewczyna, która powróciła, poprosił ją o to, czego nie mogła zrobić. Zabić mnie. Dziecko, które zaznało tylko nienawiści, myli ją z miłością. Co jest większą tragedią? To, że poległa w bitwie, czy to, że podległa rozkazom? Imperium zbudowane na wiekach morderstw. Prawda pod złoceniami. Tylko wojna przynosi zysk. Tylu mających obsesję na punkcie bohatera. Opowiedz mi o tym młocie. Jej arcyrywal ciosaczem? Cóż za brak godności. Trzymała ich za ręce, kiedy umierali, wierząc, że pociągnął ją za sobą. Król dalej jest we mgle, a inny maszeruje. Nie może być równowagi, kiedy trzymasz rękę na wadze. Echo duszy, tylko ból je sprowadza. To już wiedziałem. Twoja elokwencja służy do przyprawiania potraw. Bała się tego, czego nie mogła zrozumieć. Siebie. Ci zrodzeni z magii rzadko zdają sobie sprawę, że są przeklęci. Struktura rozprzestrzenia się. Nauczyła się, jak żyć. Była bliżej, niż mu się wydawało. Pola cierpienia w otchłaniach, gdzie bawią się dzieci. Oddaj swoje życie! Ręka śmierci. Po śmierci wszystko staje się jasne. Słyszę ich głosy w głowie. Cóż mi przyniosły kruki? Jeszcze z tobą nie skończyłem. Twoja dusza i tak była już moja. Z każdym dniem mojego panowania Noxus staje się doskonalszym wyrazem mej woli. Demon tkwi w szczegółach. Nie prosiłbym innych o coś, czego sam bym nie zrobił. Nie ma jedności bez celu, a jest jeden cel, dla którego wszyscy się rodzą. Pokładasz ufność w złym człowieku, stary przyjacielu. Niemniej jednak doceniam to. Byłeś przy mnie, kiedy byłem wyrzutkiem, więc ja byłem przy tobie, kiedy byłeś pijany. Pomimo tego smrodu, wygląda na to, że łączy nas teraz walka bez zobowiązań. Lepiej jest budzić strach niż miłość, Vastajanko. Nie jestem pewien, czy jesteś najmądrzejszą istotą, jaką spotkałem, czy kupą rozkładających się koców. Ciernie w moim boku, lecz wasz kwiat to dopiero coś. Ach ta, Cassiopejo, wyrosła z ciebie niezła żmija. To była tylko kwestia czasu, Dariusie. Rób co musisz. Wszystkie drogi prowadzą do Noxusu, lecz wszystkie wizje do Demacji. Wnet zrozumiesz, że ten delikatny kąsek wie, jak walczyć. Sława uderzyła ci do głowy i znalazła tam sporo miejsca. Czy mam mścić się za moją biedną, odciętą rękę? Powinienem być ci wdzięczny. To umysł jest bronią. Ty jesteś nieuzbrojony. Czy dowiedzieli się już, kto zabił twojego ojca? A może dalej winią za to mnie? Jeśli mnie zabijecie, Noxus zostanie pozostawiony na pastwę czegoś dużo gorszego. Oboje posługujemy się pionkami w wielkiej grze. Tylko popatrz, wygląda na to, że wygrywam. Dostrzegasz we mnie każdą wadę i nawet nie mrugasz okiem. Trochę to nierozważne, nieprawdaż? Życie byłoby nudne bez niespodzianek. Ty z pewnością nadajesz mu smaczek. Świat może ulec ciemności, lecz Noxus się uchowa. Ludzie często domagają się bohatera, a tak naprawdę potrzeba im czarnego charakteru. Krew Vastajów nie płynie w moich żyłach. Ona jest na moich rękach. Najlepszą zbroją jest popadnięcie w zapomnienie, a o tobie, moja droga, można zapomnieć. Dlaczego on wciąż żyje? Kolejny niedomknięty rozdział z księgi Darkwilla. Strzec się kruków to słowa głupca, który nie wiedział nic o demonach. Twoja moc jest twoim przekazem. Niczego się nie nauczyłeś. Kiedy skończą ci się obelgi, spróbuj stalą. Ani słowa więcej. Jesteś jedynym człowiekiem, jakiego znam, który wierzy we własne słowa nawet po tym, jak je wypowiedział. Jeśli planujesz wyliczać moje zbrodnie, uważaj, żebyś się nie udusił. Przygotuj się, a zwycięstwo przyjdzie samo. Wszystko zgodnie z planem. Jednoręki człowiek potrzebuje każdej pomocy, jaką może dostać. Czyny są ważniejsze od bohaterów. Doświadcz potęgi Noxusu, warte swojej wagi w istnieniach. Pomnik naszego zwycięstwa. Oswoiliśmy bestię. Nie tylko ludzie muszą pokłonić się Noxusowi. Ich siła jest nasza. Śmierć czeka nawet najsilniejszych. Prawie żal mi tego potwora. Dziki ryk, uciszony. Gratulacje, przechytrzyliśmy bestię. Zakończmy to oblężenie. Jedna kryjówka mniej. Ich obrona się kruszy. Kamień to nie siła. Noxus będzie bronić tego, co zajął. Niech znajdą nadzieję w gruzach. Widok z lotu kruka. Gromadzę informacje. To chyba łatwiejsze niż stawianie czoła demonowi. Nigdy nie przestaje knuć.